Jesteśmy właśnie w drodze do fabryki Norblina. Pojadę tam na event, na współpracę. Jeżeli to wywlogowała się numer 16, bo nic się nie nagrywałam. Wracaliśmy od samego rana, jak wstaliśmy, wracaliśmy do Warszawy z Lublina, więc nic takiego się nie działo. Spaliśmy w busie i nic poza tym. Przyjechaliśmy do Warszawy jakoś przed 15 trochę, około 14. Pojechaliśmy do mieszkania, ja zaczęłam montować vloga na dzisiaj, wrzuciłam go i teraz właśnie jedziemy do fabryki Norblina na event, pewnie coś zjemy, zobaczymy co będziemy robić. Dobra, testujemy nową aplikację, którą podrzucił Instagram. Nowa aplikacja od Instagrama. No, Eryk już udostępnił, więc wpadajcie do nas na kanały nadawcze koniecznie, bo tam też jest dużo na bieżąco rzeczy. Może nie u mnie teraz, bo ja tam generalnie udostępniam vlogmasy, bo nie mam czasu na nic dosłownie. Ale zawsze tam wrzucam jakieś takie smaczki, które są tylko na kanale nadawczym, więc wpadajcie do nas na kanały plus na nową apkę, którą tam udostępnimy. Mówiłaś, że po Wiśle to jest najładniejsza galeria według ciebie, ale... Ale to nie jest galeria. Jest. A, jest galeria. To jest galeria. Nie no, ja stylowałam w elektrownie. No, ale to też jest taki klimacie, w sensie, że spokojnie sobie. Też, ale elektrownia top. Jesteśmy już na evencie i wygląda to bardzo ładnie. Zobaczcie, tutaj jest kustomizacja ubrań, można sobie coś skustomizować, albo kurtkę, bluzę, plecak, cokolwiek. Mega fajne. My jesteśmy już po evencie, bardzo szybko w ogóle zleciało, ale dalej jesteśmy w fabryce Norblina i zaraz pójdziemy na jakieś jedzonko, te frytki, o których wam wspominałam w poprzednim vlogu, co mówiłam, że jest sieciówka i też jest w Poznaniu, no to właśnie też w fabryce Norblina są i planowaliśmy pójść na te frytki, ale finalnie chyba pójdziemy albo na burgery, albo na sushi, na co? No, na sushi ochotę mega. Karolina ma tak, że... Karolina musi mieć ochotę na sushi, a ja mam na przykład zawsze ochotę na sushi. Ale coś tak czuję po twoich oczach, że masz dzisiaj ochotę na sushi. Nie, mam po prostu obojętnie mi. Co? Obojętnie. Czyli sushi spoko. Zdecydowaliśmy się na... Na gnocchi pomodoro. Tak. Ale nie rezygnujemy też z frytek nie moich ulubionych. Jeszcze, tak, ile moniatę weźmiemy? No, była mega dobra. Okay. Co wziąłeś? Wziąłem ci ramunę pod vloga, czyli... Nie chcę... Nie, mogę się pomylić, to jest albo japońskie, albo koreańskie, ale chyba japońskie. Japońskie chyba. To jest mega fajerowa, wiesz co jest? Wiem, to się przedziurawia tą kuleczką, co wylatuje. Może być dobre, ale tutaj wziąłam też tą lemoniatkę, bardzo pyszna, taka grejpfrutowa, orzeźwiająca i nasze fryteczki, czekamy jeszcze na gnocchi. Ramy ramunę, wziąłem smak melon. To jest ta piłka. I to z tego była szafę. I ta kulka wleciała do środka i w napisie. Daj to mamy wiesz. I co? No dobra, mega melonowa. Rezowane. Pas. Nie no, dobre, ale nie mam ochoty na gazowane. Ale mega fajnie, bo ten pan, który to robił, to chyba serio w Włoch, bo on ten podchodzi, że on buongiorno, buon appetito, a mające.
Ja lubię In-Out, więc zajebiste. Chcesz? O mój Boże, czy wy to widzicie? Musimy tylko módlić się, żeby tu nie było ograniczenia wiekowego, dobra? Bo my chcemy tutaj zjechać. Minęło 7 lat? Nie, no możemy zjechać. Zjeżdżamy? No to zjeżdżę, ja to się... Serio? Jak tu się złapać? O Boże, jak strasznie! Zjeżdżaj! Boże, opuścił kolejkę i teraz musi czekać. Dwumetrowy chłop. Jezu, dwumetrowy chłop na zjeżdżalni dla dzieci. Jak ładnie. Wychodzimy już, jedziemy do mieszkania, nie? Trzeba ubrać naszą choinkę w pierniki, bo jest cały czas łysa, już jest połowa grudnia. My jesteśmy w mieszkaniu już od dłuższego czasu, ja się wzięłam za sprzątanie. Robi się drugie pranie, jeszcze musimy zrobić trzecie. I przy okazji zrobiliśmy sobie barszczyk, dokańczamy nasze pierniki. Zawiązujemy sznureczki, żeby już je powiesić na choince. I przy okazji pomyślałam, że zrobimy sobie takie krótkie, szybkie Q&A. Więc wstawiłam wam to okienko do zadawania pytań na Instagramie i... Teraz przy barszczyku i przy piernikach odpowiemy sobie na kilka dosłownie pytań, a później będziemy wieszać pierniki. I ogólnie ten dzień był mega krótki, bo byliśmy w trasie, też dosyć późno wyjechaliśmy z tego Lublina, było około 12. Jutro pewnie coś będziemy więcej robić, a dzisiaj był taki bardziej leniwy dzień. Była dodana taka storka i może było zadawać pytanka, więc teraz sobie tutaj wejdę i przeczytam te wszystkie pytanka. Ile jesteś już z Erikiem? Zaraz będzie rok i 3 miesiące, aczkolwiek można by było to podciągnąć tak nieoficjalnie 1,5 roku, bym powiedziała. Czy po vlogmasach będziesz nagrywać? Mam nadzieję, że tak, bo nie przeżyję dnia bez. Jest mi w ogóle mega miło, serio, bo bardzo dużo takich komentarzy widzę i na pewno planuję regularnie wstawiać filmy. Początkowo myślałam, żeby to były 2 filmy w tygodniu. Jakby się udało i bym miała wenę, no to na pewno bym nagrywała częściej po prostu jak idzie. Ale wydaje mi się, że na pewno tych filmów będzie sporo, bo fajnie mi się montuje, fajnie mi się nagrywa. Widziałam, że dużo dziewczyn pisało mi, żebym podstawiała jakieś filmy takie, wiecie, jakieś takie bardziej, na przykład, nie wiem, jakbyście chcieli zobaczyć, jakieś ćwiczenia robiłam, czy na siłowni, czy w domu, takie bardziej wydolnościowe na przykład, to bym wam nagrała o tym filmik i na pewno się takie filmiki będą pojawiać bardzo często, w sensie 2 razy w tygodniu wydaje mi się, że na pewno, więc z YouTube'a nie zniknę. Gdybyś dostała się do jakiegoś projektu, ale bez Eryka, to czy byś poszła? Nie, bo my jesteśmy w sumie w swoim projekcie. I... co? No, projektu. No i wydaje mi się, że po pierwsze nie dostalibyśmy... W sensie żadne z nas nie dostałoby po prostu zaproszenia czy coś i żadne z nas pewnie by nawet się nie zdecydowało, bo jesteśmy w swojej ekipie po prostu i robimy content razem. Jest. Chyba, że to by był jakiś program, na przykład Asia Express czy coś, to moglibyśmy razem pójść. No, było pytanie, czy byś poszła właśnie bez mnie. A bez ciebie? Czy mógł dostać jakąś inną parę? No nie, jakbym na przykład poszła z przyjaciółką, to bym poszła, bo tam chyba na miesiąc nagra się wie. No, tego typu na przykład projekty krótkie, no to spoko, poszłabym. Zostawiłabyś mnie na miesiąc? No. Nie przeżyłabyś. Byś nie przeżył bez mnie. Ja nie wiem, kto by ci robił pranie, kto by cię budził, kto by ci robił śniadanie. Budzik. Oho. Budziłby mnie budzik. A nie, nikt by mi nie robił. Kupowałbym sobie nowe ciuchy po prostu codziennie. No i jakoś bym przeżył. Jak się czujesz przy nagrywaniu vlogmasów? Nie jest uciążliwa ilość filmów, które nagrywasz? To jest ogromny terror, serio. Bo
jest jutro już wstawiam 16 vlogmas i no wiecie, ja planuję wstawiać do 22, więc... Ale uważam, że z dnia Wigilii też powinna się stawić. No ogólnie jak pojadę do domu już rodzinnego, bo ogólnie planowałam tak, że jak już pojadę do domu rodzinnego, to może coś mamie pomogę, będę miała trochę czasu, żeby też odpocząć i tak dalej, spędzić czas z rodziną, a nie, że wiecie, będę musiała znowu jeszcze filmy nagrywać i montować, więc dlatego chciałam ich nie nagrywać. Ale jak będę czuła taki vibe i w ogóle będzie mi się chciało, no to wtedy wrzucę jeszcze te filmy z domu. I ogólnie bardzo jest ciężko, serio. I może gdybyśmy nic poza tym nie robili, to by było mega łatwo, no bo wiecie, nagrywam sobie na przykład do godziny 18, kończę, montuję sobie na następny dzień i jest spokój. Ale jak dochodzą tam imprezy, raz mieliśmy taką trasę, że były 3 dni z rzędu imprezy i dosłownie nie miałam kiedy montować tych filmów, nie miałam kiedy się wyspać. I zazwyczaj teraz na vlogmasy wstaję mega wcześnie, nawet jak kładziemy się spać o 5, to i tak wstaję o 9, żeby po prostu nagrać cały dzień. No i jestem trochę zajechana, ale teraz już trochę nam tempo zwolniło, bo ostatnią imprezę mamy teraz we Wrocławiu za tydzień. No i Sylwester. No i później Sylwester, ale póki co nie mamy ani żadnych nagrań, mamy tylko, nie wiem, jutro na przykład, pojutrze klip kręcimy, no ale wiecie, to jest po południu sobie jedziemy i wracamy pod wieczór i... Wszystko jest ok, po nocach nigdzie nie jeździmy, więc spoko. No, ale powiedziałam sobie, że nie przestanę, bo dla mnie to jest mega satysfakcja. Muszę wstawić wszystkie, które sobie założyłam. Czy zrobię jakieś rolki, TikToki z outfitami? Tak, myślę, że mogę robić, ale może na wiosnę. Bo teraz się wzięłam za te vlogmasy. Pewnie na nowy rok wypracuję sobie jakiś też proces publikowania i rzeczy na TikToku i na Instagramie, żeby tego było więcej, po prostu jak trochę YouTube'a odejdzie. Może po prostu połączę to jakoś z YouTube'em, te takie outfitowe rolki. Nie wiem, zobaczymy. Będę musiała wszystko obczaić, ale wydaje mi się, że bardziej na wiosnę. Czy będziemy spędzać Wigilię razem? Niestety nie. Niestety nie. Eryk jedzie do rodziny w Sztokholmie, ja wracam do mojego domu rodzinnego, żeby tam z rodziną spędzić czas. No, Eryk ma babcię w Sztokholmie, więc trzeba odwiedzać dziadków, więc leci do Sztokholmu i no pewnie kiedyś razem spędzimy tą Wigilię. Pewnie kiedyś tak, no. Kiedy będą kolejne podcasty, to się tak przyjemnie słucha. One będą się pojawiały z tego, co... Kurde, nie pamiętam, jak my to ustalaliśmy, ale wiem, że teraz był mega problem z terminami, żeby ponagrywać nowe podcasty, bo wiecie, są święta, wszyscy wyjeżdżają i nie mamy jak się wszyscy zebrać z dziewczynami. Więc jakoś to planowałyśmy, tylko nie pamiętam, czy raz w tygodniu, czy raz co 2 tygodnie, ale to tak dobrze poszło, że wydaje mi się, że będziemy zmotywowane, żeby nagrywać się raz na tydzień. I kolejny podcast mamy już nagrany i on pewnie wleci jakoś w przyszłym tygodniu albo w czasie świąt, coś takiego. No ale z czasem będą się pojawiały coraz częściej. O, to jest dobre pytanie. Czy kiedyś Eryk obudzi ciebie, czy tylko ty budzisz jego? Ha, ha, ha. I wish. Chciałabym. Ale jest po prostu rannym ptaszkiem i jestem, co nie zmienia spać. Faktu, że bardzo chciałabym się kiedyś obudzić i mieć gotowe śniadanko na stole, bo ja bym nie było wzięta. Jak się poznaliśmy, to odsyłam was do naszego Girls Code podcastu, to możecie sobie posłuchać, bo wspominałyśmy o tym każdy z nas, jak się poznała z chłopakami. Pozdrowicie mnie z Erykiem, mega fajne vlogmasy, oglądam codziennie i dzisiejszy poprawił mi humor. Pozdrawiam. Pozdrawiamy Emilię. Dobra, wieszamy widzowie 1 października. Na choince. Papiernik z uśmieszkiem. Taki o. Bierzemy się za ubieranie choinki w nasze pierniki i będziemy rysować kalendarz adwentowy. Z daleka bardzo tak słabo widać te pierniki, ale tak ładnie to wygląda na żywo. Taka jest słodka ta choinka, nie? Nasza choinka jest już ubrana. Co prawda dosyć mało jest tych pierniczków, ale może będziemy sobie dokładać. Póki co wygląda tak ładnie, cukierkowo. Podoba ci się? Tak. A wstążki białe czy czerwone? Bo jeszcze mam białą. Można połączyć.
No, a nie wiem, czy nie będzie za dużo, bo tak, tak myślimy, czy jeszcze wstążki nie dodać, bo mamy białe i czerwone i żeby gdzieś porobić, tak, gdzie nie gdzie nad tymi pierniczkami takie białe wstążki. Ale zobaczymy. Losujemy kalendarz adwentowy. Co? Z Wigilii czy z Lublina? Ile jest komentarzy? 333. Okej. Okay. Ładuję je na razie. Mamy załadowane komentarze do samego dołu i losujemy. Dużo do góry, bo trzeba dać szansę też ludziom u góry. No, bez kitu, bo ty zawsze tak losujesz, no, że losuję, zawsze że dół. Na dole, a więc teraz u góry. Tutaj w tej części będę się poruszał. Dobra, raz. Dwa. Trzy. Dobra. Czekaj. Helenka 5206. Gratulujemy. Zobaczmy. Zobaczmy, co wygrałaś. No dawaj. Otwieraj. Bryloczek Lego. No. I uwaga. Co jest napisane z drugiej strony? Zamówić z drugiej Wygrałaś bryloczek oraz paczkę ze słodyczami. To będzie paczka niespodzianka. Paczka niespodzianka ze słodyczami i bryloczek Lego VIP dla tylko dla VIP. Klubowiczów. Dla klubowiczów. Jeśli chcesz otrzymać swój prezent, napisz do Karo na Instagramie. A kto chce wziąć, kto chce wygrać jakiś prezent, musicie komentować swoim nickiem z Instagrama, obserwować na Instagramie mnie i Eryka, subskrybować mój kanał i widzimy się w następnym odcinku. Pa!